Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony LLBK i znajdujemy się ponownie w Paladinsach. Jak widzicie, gramy kolejnego Rankeda. Mam taki drobny problem, bo nie wiem kto kim gra, tak więc pewnie będę musiał wziąć jakiegoś tanka. Na razie nic ciekawego nie widać. Muszę mieć Rukusa, pod Rukusa chyba nie mam talii, nie. Nie, Rukus. No to na dwóch tanków gramy, tak? Tak, a to wygląda. Nie, pod Rukusa akurat mam talię, okej, już się bałem, że nie mam, przepraszam. Troszeczkę nie grałem w Paladinsy, powiem szczerze, dobre 4-5 dni chyba. I nie pamiętam dokładnie, pod którą postacią mam talię, pod którą nie, jak wiecie, trochę mi niestety brakuje esencji, żeby porobić je, a nie chcę grać na podstawowych, bo podstawowe są po prostu w dużej mierze słabe. Okej. Jest support, jest nam potrzebny skrzydłowy. Cóż tutaj jest, płaszcz czy coś? Na trzalin, aha. Dobra, skrzydłowy jako Lex. Nie chcieli Szalina w sensie snajpera. Jak u nich Makoa i Fernando. Mogę wziąć Torvalda jednak. Nie wiem, granie Wiktorem też. Muszę w końcu pograć tym Wiktorem, bo brakuje mi tych 8 punktów. Dobra, no ale cóż, druga chyba gra Rukusem, albo i pierwsza, już nie wiem nawet teraz. Rankingowa. Chyba pierwsza w sumie. Albo i druga. Już tam nie mam pojęcia, naprawdę. Przepraszam was. Ale nie pamiętam do końca, ile razy już nim grałem. Czy też w ogóle nim grałem. Znaczy, powinienem był tak to ująć. Wiem tylko jedno. Na pewno nie mam na nim żadnej rangi, żadnych punktów. Będzie trzeba trochę pograć zdecydowanie tych rankedów. Czyli pogramy je na streamie, ale na streamach gram z widzami, tak więc szansa na to raczej jest dosyć nikła. Widzę, że gościu ma skórkę do Aszki na włosy dokładniej. Bo jest blond. Blond, fioletowo, czarna, tak? Można tak to nazwać. Okej, okay. Wszyscy nasi przeciwnicy w goldzie. Mimo wszystko z wyższymi poziomami od nas. W ogóle u nas Lian. Ciekawe jak będzie ta osoba tą Lian grała. Ale myślę, że już po... lekko ponad tygodniu od wyjścia postaci. Już powinni nią ludzie ogrywać... Nie no, chyba więcej nawet niż po tygodniu. Nie no, trochę ponad tydzień chyba dopiero minęło. Ale ludzie już powinni ogarnąć na nie różne talie i tak dalej, pewnie już dostała jakieś boosty, nerfy. Szczerze mówiąc, nie oglądałem tak się za bardzo za wszelkimi update'ami, etc, etc. Dobra. Tak. Tarcze odbojowe, czy też... Przystań. No ja bym zaryzykował i mimo wszystko kupił tarcze odbojowe. Przeciwko Drogozowi przede wszystkim. I go również Fernando, bo Fernando ma obszarówkę bodajże, jeżeli się nie mylę. Mimo wszystko. Jezus, dobra. Nie będę odpisywał, bo to nie jest czas na to. Tak to jest, jak ludzie przychodzą, widzą tylko odcinki i nawet już nie posłuchają, czy są streamy, czy też nie. Zdenerwuje mnie to strasznie, że ludzie siedzą dla jednej gry na kanale i w ogóle mają w dupie całą resztę. Jako następny item chyba kupię właśnie przeciwko jego tarczy coś. No nie zauważyłem, że dostałem taki wpierdziel. Ała, dobra, wszystko jasne. Granat. Myślę, że jeszcze mam dużo HP jeszcze. Przez dłuższy czas. Tylko jak widać jednak się pomyliłem. No nie zwróciłem uwagi. Niedobrze. Trzeba też zniszczyć te i pieprzone iluzje, bo mogą bardzo źle wpłynąć. Tak, ewidentnie muszę kupić niszczyciela. Chciałem powiedzieć, znowu łamacze tarcz, nie wiem dlaczego. No teraz, co tego droga tak przyniosło? Ja bym laga złapał, albo on może, nie wiem. Rzucimy. Teraz, nie tej osobie rzuciłem jeszcze. Już myślałem, sprawdzałem, czy ja nie, może nie mam lagu, przez to, że mam przeglądarkę włączoną, czy coś, a nie. Więc nie wiem dlaczego do końca. Dwa razy. Albo nie dwa razy. Muszę tego kurczę przede wszystkim Wiktora odsunąć stąd od nas. O, to jest ten z nową skórką wojskową, powiedzmy.
wracając do tego, co mówiłem. A właśnie, że ktoś się uczepił mnie, że nie pokazuje statystyk ostatnio. Znaczy może nie tyle uczepił. Zauważył to. O, fajnie, udało nam się przejąć. Zauważył to, że nie pokazuje. Wypatrz morale też jako trzeci item. Nie pokazuje statystyk meczu. Jakoś nie wiem, nigdy tego nie miałem sentymentu i zazwyczaj tak po prostu olewałem strasznie. Tak. A wracając do tych lagów, nie mam pojęcia, co się dokładnie stało wtedy. Czy to moja wina, czy jego wina? No, nic. Na razie pozostaje mi tylko grać dalej. Trochę objąłem tą tarczę, fajnie. Wiemy go dalej. To mógłbym włączyć ulta, ale nie chcesz tego robić. O, zabiłem go. Fajnie. Nie zwróciłem na to uwagi. Widzę, że drogo troszeczkę chyba nie umie grać, albo mi się wydaje. Dobra, kolejny zabity. Tam jeszcze Ying. Skacze z Fernando. Starczę komuś. Cholera, dobra. Ult kontra ult, troszeczkę mi nie wyszło z tym HP. Prawie nic mu nie zrobiłem. A dupy. Bardzo słabo. Musimy mieć 4. Nawet nieźle idzie, bo i tak to przepchniemy. A nie, dobra, jednak ten drogo szczeka. Tylko że strasznie mi odpowiedni moment, a on rzuca tą kulę, wydaje mi się. W sensie tą, którą on rozwala. Ja totalnie umiem grać drogozem, właśnie sobie uświadomiłem też. Bo nigdy tego nie robiłem, dopiero zauważyłem to u innych graczy. Wydawało mi się, że to ma uderzyć w kogoś, a nie, że może zostać rozbite przez własną. Przez rakietę właśnie drogoza. Swoją rakietę przez rakietę gracza. O, fajne. To jest dobre graffiti. Jak mieć wywalone wszystko. Zupełnie niepodobny do Rukusa w moim odczuciu. A nie wiem, czy to właśnie na nim miał być zerowany, czy też nie. Zupełnie niepodobny, jeżeli mam być szczery. O, 6 w serii. Nieźle. Myślę, że... 8-2, wow. Znaczy, jestem zaskoczony, bo już... Myślałem, że gram dużo gorzej. Tak, coś tam, gdzieś tam kill jakiś wpadał oczywiście, ale... Nie wydawało mi się, że aż takie styki to będą już. Okej, Harosz. Incoming. Szkoda, że mu nie wyszło. Mam moją ucieczkę, powiedzmy. Okej, okay, mu się oberwało. Dobra, znowu. McCoy się właśnie skończył. McCoy. Nie wiem, czy to dobrze odmieniam w ogóle. Dobra, jest. Pięknie. Co zabijania. Pięknie. Dobra, rzucę to. Troszkę jest problematycznie z tą tarczą, bo... Znaczy z tą tarczą, z tym Q. A i właśnie, jak kurczę celuję, to nie jest Torvald. Przepraszam najmocniej. Ja powinienem jej używać, ale zapominam o tym. Właśnie mi się wydaje cały czas, że to jest tarcza Torvalda. A, to jest odporność przecież. Perka. O, super, świetnie, jeszcze ulcik. Przyszedł od niego. Teraz ja sobie odpalę do żółta. Fernando na długo sobie nie pozwolił z tą tarczą, żeby poszaleć. Ale teraz właśnie zginę. Poczułem to już, jak mnie zaczął tutaj ktoś palić, chyba Fernando właśnie. Tak? Tak, Fernando mnie spalił, a potem go ktoś wybił, chyba Aszka, jak się nie mylę. Ze swojego prawego, ze skilla na swoim prawym przycisku myszy. Ze swojego PPM-a, tak? Można to powiedzieć, chyba tak. Dobra. Troszkę podbite. Jakoś specjalnie idę w tarcze odbojowe, bo jednak nie są aż tak bardzo mi potrzebne. Wierzę, że zresztą nikt u nas nie idzie jakoś w to, mimo wszystko. Jestem zdziwiony troszeczkę, ale chyba oni nam nie robią po prostu specjalnego damage'a. Dobra, to było już głupie z mojej strony. Więc tutaj ładnie wybili, powiedzmy. Znaczy mnie przynajmniej. A chyba nie tylko ja się tego nie spodziewałem. Chociaż z drugiej strony cały mój team chyba wtedy padł. Nie zwróciłem na to niestety uwagi za bardzo. A, pięknie go wywaliła. Siadżą. Ta tarcza dla wszystkich. Znaczy, ta odporność oczywiście. Okej.
Dobra, podbijam do wózka. Powinno mi się udać coś zrobić tutaj. No i tak poszło nieźle. Wydaje mi się tutaj odbity wózek, znaczy payload. Ja to będę mówił wózek, ładunek, payload. Różnie po prostu, więc wybaczcie mi to, ok? Prosiłbym o to, bo naprawdę u mnie z różnoraką terminologią jest bardzo różnie. Ja potrafiłem w CS-ie na jedno miejsce powiedzieć 5 różnych określeń, tak? Na zasadzie na 5 różnych sposobów. Po prostu nie miałem jakiegoś takiego jednego skonkretyzowanego, powiedzmy tak. Dobra, to długo mu to właśnie zajmie już. O, dobra. To było praktycznie pewne, że padnę. Szkoda, że Grover tak późno odpalił z tego ulta, bo jakby mi pomógł, to pewnie bym miał swojego jeszcze odpalił i bym mi może poobijał trochę bardziej. Na razie nic nadal nie mogę zrobić tutaj. Nie, nie, koniec, to już nie ma szans po prostu na to nawet. To jest tylko Lian, która przepchnie, nie przepchnie. Overtime nawet, no właśnie, nawet nie, nie istnieje. A to już Fernando czekał, żeby nas ewentualnie dobić. Strzały w głowę są całkiem niezłe. W sensie całkiem... O, niezłe pod względem damage'a. Praktycznie dają o... Z tego co zauważyłem. 50% mniej więcej. Coś tego typu. Plus 50% damage'a, plus 70% damage'a, coś tego typu. Więc zwróciłem na to uwagę. Cholera, ta jeszcze jest z tym attack'a per middle. Znaczy up to middle. To co ja... Górny środek. To nie CS, kurde. Przecież chyba nie masz czegoś takiego jak upper middle w CS-ie. Ewentualnie mogło być to na dasie dwójce, jeżeli ktoś się masz uprzeć. Tak, przepraszam, ale wróciło mi trochę, w sensie tej terminologii, jak zacząłem mówić to. Po prostu mi się część rzeczy przypomniała. Dobra. Ładnie. No Makoja by się przydało zabić. Świetnie. Poszło. Taku. Dobra, cofam. Pięknie, poszło. Ładnie. Shieldzik. Wszystkich zgromadzonych. Grower mi podeszł. No i super, no to wygrana chyba. Mi się wydaje. Nawet nie zajęło to jakoś specjalnie długo. Przyszedł taki standardowy w miarę meczek, tak? Ale... 4-1. Tam już Lian go zabiło od tyłu, pięknie. 15-6, no może być nawet. Teraz nie bardzo zacząłem zwracać uwagę na swoje statystyki. Przez różne względy. Przez różnych względów. Padł. Teraz tylko tego Makoe tutaj wybić stąd. Będzie pięknie. No, GG. Bardzo ładnie. Fury. Boom. Super, ja sobie oberwałem, mi to nie przeszkadza, naprawdę. To był akurat tego gorszego tanka, trzeba przyznać. Bo ruch mimo wszystko aż tak bardzo tankowaty nie jest. O, i tam dostałem coś tam, za pierwsze coś tam. Nie jestem pewien nawet, co to było dokładnie. No, ale mniejsza. Dobra, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zobaczymy tylko jeszcze zagranie meczu, oczywiście należące do naszego Lexa. Dwa. Tyle. Okej. W sumie nie zwróciłem nic za bardzo uwagi na to, co zrobił. Nie do końca, co dostał najmniejsze. No tak, ta Aszka oczywiście dostała tutaj zasłużenie za ten czas, bo ja niestety przez dłuższą część czasu tego byłem martwy. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobało, że obejrzycie też kolejne odcinki z Padnicy. Ja w tym miejscu z wami żegnam. Do zobaczenia i na razie.